Jak informowaliśmy Państwa w ostatnim czasie, dźwig przy ulicy Morcinka w Jeleniej Górze stał nieużywany od wielu miesięcy i wzbudzał niepokój wśród mieszkańców, stwarzając zagrożenie. Zaraz po pierwszym materiale dostałem informację, że UDT sprawdzi stan techniczny dźwigu. Dopytałem, czy będę mógł wziąć udział w tym sprawdzeniu. Wyrażono zgodę i czekałem na podanie terminu tej kontroli technicznej. Terminu się nie doczekałem, prędzej przyszedł mail z informacją, że dźwig zostanie rozebrany 14 listopada i tak też się stało. Trzeba podkreślić, że mieszkańcy od około roku walczyli o to, aby dźwig został rozebrany. Pierwszą próbę podjął mój sąsiad rok temu i nic z tym nie zrobiono. Dźwig tak jak stał wówczas od roku, w tym momencie stał od 2 lat, w niezmiennej pozycji, więc zastanawiamy się, czy przez rok wisiało nam nad głową jakieś zagrożenie. Jako mieszkańcy dziękujemy telewizji DAMI za zainteresowanie się naszym tematem, problemem i pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Jeśli mają Państwo sprawę, którą moglibyśmy się zainteresować, prosimy o kontakt poprzez profil na portalu Facebook TV DAMI Jelenia Góra lub za pomocą e-maila, który dostępny jest na naszej stronie internetowej www.tvdami.eu w zakładce kontakt.